Widzowie, przywitam się jak 7 lat temu. Siema, siema, witam w kolejnym Q&A. No i moi drodzy, witam, znajdujemy się na tym. Ta ściana jest teraz pomalowana, ale jeszcze 7 lat temu ta ściana była beżowa, jak widzicie na załączonym obrazku, bo dzisiaj odpowiadamy na pytania, na które odpowiadałem 7 lat temu. Ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, był śmieszny, a dzisiaj znowu odpowiadamy, nie dość, że w tej samej koszulce dosłownie, jak widzicie, no jest ona dla mnie za mała. Tak totalnie za mała, a wtedy miałem takie rączki, że wisiały mi te rękawki tak strasznie. Chociaż nadal jestem chudy teraz, bo troszkę przestałem ćwiczyć. No ale widzowie, dzisiaj odpowiemy na te wszystkie pytania, na które odpowiadaliśmy 7 lat temu i to będzie naprawdę, naprawdę zabawne. Moi mili, zwiastun, godzina 20 na kanale Parion, czyli jutro będzie, widzowie, zwiastun nowej piosenki. Mam nadzieję, że każdy z was będzie. To będzie, proszę mi napisać, bo muszę się upewnić, czy na pewno będziecie na tym zwiastunie. A jak wiecie, 30 czerwca będzie cała piosenka, calutka piosenka będzie już 30 czerwca. Dobrze mówię? 30 czerwca, godzina 20 i będzie preorder płyty. Będziecie mogli zakupić również moją płytę, moją piękną płytę, nad którą pracuję, już wszystkie piosenki już są nagrane. Naprawdę bardzo długo starałem się jak mogę i zobaczycie wyniki już w tym roku, tak mogę powiedzieć. Dobra, lecimy z tymi pytaniami. Pomysł na nick. Skąd pomysł na nick? Pomysł na nick. Coś się trzeba zastanowić. Co odpowiedziałem tam? Jeszcze nie puszczaj. Chyba mam takie nazwisko, nie? Mnie się pyta. No tak, no to jest moje nazwisko, widzowie. Palion to moje nazwisko, jak jeszcze ktoś nie wie. To jest moje nazwisko i stąd jest nick, tak, widzowie? Pomysł na nick oczywiście z nazwiska, ponieważ moje nazwisko to jest Palion, także zbyt kreatywne nie jest to nazwa oczywiście na YouTubie, ale... Jak ma na imię twój kotek? Jak ma na imię mój kotek? Rynek. Wtedy, czekaj, muszę go przeanalizować. Miał 12 lat, ma 12 lat, 7 lat temu, 5 lat. Rynek miał 5 lat, jak to nagrywałem wtedy. Taki mały... Rynek, też powiedziałem w sumie chyba. Tak, widzowie, mój kotek nazywa się Rynek, a mój piesek nazywa się Nela. A Nela ma niecały roczek, taki mały bobas jeszcze. A Rynek przy moim piesku to stary dziadek już. Mój kot ma na imię Rynek, akurat dlatego tak Rynek, tak dziwnie trochę nazwa, nie? Jak rozpoczęła się twoja przygoda na YouTube? Jak rozpoczęła się moja przygoda na YouTube? Moja przygoda na YouTube rozpoczęła się od oglądania innych YouTuberów. Na 100% to tak powiedziałem w tamtym filmiku. Czyli po prostu oglądałem sobie na przykład Reziego, polskiego pingwina 30, Karolka i wtedy takich najpopularniejszych YouTuberów. No i zawsze chciałem być YouTuberem, tak. Bardzo dużo was też chce być pewnie YouTuberami. Ja też wtedy chciałem być, a byłem dzieciakiem i zacząłem nagrywać, widzowie, podobało mi się to na początku, przez parę lat nagrywałem to dosłownie dla siebie, ale tak mi się to podobało, ciągłem to dalej, walczyłem o swoje i jestem tu, gdzie jestem, widzowie, znowu przy tej ścianie i nic się nie zmieniło. Dalej to samo. Przygoda się rozpoczęła tak, po prostu oglądałem YouTuberów już od małego. No i spodobało mi się to i potem po 3 latach jakoś tak skusiło mnie do nagrywania pierwszego odcinka. Wolisz być mądry i brzydki, czy głupi i ładny? Mądry i brzydki, głupi czy ładny? No wiadomo, że mądry i brzydki. To byłbym ładny, ale bym był głupi jak buto, co to zmienia? To nawet jakby dziewczyny się zewnętrznie zakochiwały, potem jak mnie poznały, to by powiedziała, że jestem walnięty. Tak by to wyglądało. To wolę już znaleźć taką perełkę, dziewczynę i być brzydkim, ale... No, Maja! To o mnie. Żarty robisz. To co, że ja jestem brzydki? Nie, że ja perełka. Ponieważ chyba głupim nie jestem. A uczyć się i tak za bardzo ten, nie umiem aż tak. A ładny, no nie wiem, no sami możecie ocenić, także no nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jaki masz mikrofon? Wtedy miałem, nie wiem w sumie, wtedy miałem telefon chyba, nie mikrofon. Teraz mam, a nie, to chyba jest o jaki mam mikrofon, ale w kompie, a nie. Mikrofon w kompie to jest Rodzik po prostu, Rodzik, znaczy jest Rodzik, co ja gadam, Shure SM7B, a ten mikrofon, który tam mam, to jest Sennheiser, a tam powiem, że... Nie wiem, G-Track. Mój mikrofon jest to G-Track. Czy znasz Dawida Kochanka? Dawid Kochanek, Dave, no, znam. Super, okay. dalej znam, dalej jest w moim życiu. No pewnie, że znam. Chodziłem z nim do klasy oczywiście od 1 do 3. W podstawówce oczywiście. Ile masz w Bicku? Już ta koszulka to mi tak... Tak była, nie? Teraz nie wiem, teraz nie mam jakoś za dużo, ale miałem dużo jak ćwiczyłem. A jakbym teraz wrócił, bym ćwiczył, widzowie, to miał znowu dużo, a teraz nie ma co się chwalić, nie? Ale wrócę i zobaczycie, że znowu będę wielki, bo już z rok temu byłem wielki. A jak skończę płytę i będę miał czas dla siebie, dla swojego organizmu, no to znowu będę wielki. Bisku, no kurde, mało, nie? Ale będę ćwiczył, w wakacje będę ćwiczył co 2 dni. Ty mówisz,
mówisz, że wakacje będziesz chodził co dwa dni na siłkę. Nie chodziłem na 100%, to mogę tak powiedzieć. To były obiecanki, cacanki. Już taki nie jestem, widzowie. Jak coś obiecuję, to w 90% to wykonuję, bo nienawidzę osób, które coś mówią, a tego nie robią. No, moja dziewczyna na przykład. Wyłączam. Nie wyłączaj. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Ulubiony piłkarz? Nie, ja mi się wydaje, że wtedy miałem... Ja ogólnie ja grałem w piłkę nożną 11 lat, lubiłem oglądać, ale jakoś nie byłem dobry nie znałem jakoś mega dużo tych piłkarzy. No ale co, jest Messi, Ronaldo, zawsze było tak, Messi albo Ronaldo, teraz albo Lewandowski, nie? Mbappe i ten i tak dalej. Ale powiem, że Robert Lewandowski, Polak Rodak, tak? I też się z nim kiedyś spotkałem i... Niech będzie Robert Lewandowski. Pewnie tam też powiem Robert Lewandowski, chyba. To nie wiem, kurde, czy Cristiano, czy Messi. Dam Lewandowskiego, o. Mój ulubiony piłkarz to jest Lewandowski. Ja! Ej, to samo! Co jest? To samo. Skąd jesteś województwo, tam było pytanie. Skąd jesteś województwo? Województwo śląskie, skąd jesteś? Skąd jestem województwo? Moje województwo jest to śląskie województwo. Zobacz, nie przyjeżdżajcie mi pod dom, bo tego nie lubimy i nie robię sobie zdjęć pod domem. Kochasz nagrywać gry? Kochasz nagrywać gry? Tak, widzowie, kocham nagrywać gry. Nagrywam Minecraft na Palion Games i Palion Games Plus, a na główny nagrywam inne gierki, które podobają mi się też. Tak, kocham nagrywać gry i głównie w sumie jestem chyba bardziej gamerem. Trochę muzyk. Pewnie, że oczywiście kocham nagrywać na YouTube, oczywiście dla was. No i tyle mam w zasadzie do powiedzenia. Pepsi czy cola? To i to fajne. Ale w smaku chyba kolę bym dał, ale lubię to i to, bo są osoby, które lubią tylko to i nigdy nie wypiją drugiego, a jestem taki, że lubię to, ale bym wypił to i to. No wolę bardziej Coca-Cola, ale do Pepsi nic nie mam. Pączek czy donut? Co to za pytanie? Tam było takie pytanie? Nie, szybkie strzały ci robię. A, dobra, szybki strzał. Pączek. McDonald's czy KFC? Dobra, McDonald's, bo częściej jem. Krop czy New Yorker? Krop, widzowie! Ta koszulka jest z kropa! Ona już ma 7 lat, ta koszulka jest z kropa! To jest szybki strzał. Czy masz dziewczynę? Niestety nie mam. Nie no mam, no dobra, już nie tego. Mam, widzowie, mam dziewczynę. Stoi za kamerą. Wtedy nie miałem. Wtedy powiedziałem, niestety nie mam. Niestety nie mam dziewczyny, taka trochę bieda, ale na razie mi tak jakby niepotrzebna, w cudzysłowie. No, tak. A tu stałem w tym samym miejscu, widzisz, świat się zmienia. Kim się inspirowałeś w nagrywaniu? Kiedyś? To co wymieniłem wtedy, czyli Rezi, Polski Pingwin, Karolek. Ale najbardziej w sumie Karolek wtedy był. A teraz? Nie wiem, staram się jakoś samego siebie jakoś tego. Nie mam czegoś takiego, że staram się być jak ktoś teraz, serio. Bo kiedyś miałem coś takiego, że oglądałem kogoś i nawet chciałem odwzorować zachowanie tego youtubera, a teraz no totalnie nie mam tak. Po prostu sobie jestem sobą. Kim się inspirowałem? Inspirowałem się ogólnie, no wszystkimi prawie youtuberami, co wtedy jeszcze nagrywali Minecrafta, ten Stuart Blow, no nie chcę mi się wszystkich wymieniać. Czy będzie seria z widzami? Seria z widzami, widzowie. Seria. Serii z widzami nie będzie. Znaczy nie wiem jak to powiedzieć. No dobra, może będzie, ale nie mam nic w planach teraz. Wtedy takie w ogóle były mody, nie? Że seria z widzami. No, że z widzami grasz w to, grasz w mapki od widzów, coś tam. Takie rzeczy były, a teraz to już tak... Będzie seria z widzami, właśnie chcę wznowić tą serię. Za kilka dni będzie odcinek z widzem. Także oczywiście na propsie. Ile lat masz jeszcze zamiar nagrywać na YouTubie? Jestem ciekaw, co tam odpowiem, tak szczerze. nie wiem, ale jestem ciekaw, a teraz odpowiem, że dopóki mi siła pozwoli, widzowie, bo na razie to mam... YouTube to jest dla mnie hobby, ale to już bardziej się przerodziło w pracę przez to, że robię to po prostu tak często i... Czasem to mnie to męczy, ale i tak chcę dostarczyć wam tą rozrywkę, nie? Więc tak naprawdę póki się nie wypalę, to będę działać dla was. A teraz robimy, widzowie, płytę, tryb kreatywny, nutka i wiele więcej. Mam zamiar, no nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle pójdzie, czy mi coś się uda na tym YouTube zdobyć, no coś, czy się wybije, bo tak powiem. Czyli nie odpowiedziałem tam, ile będę na YouTube, tylko powiedziałem, że jak się wybije, to będę, jak się nie wybije, to nie będę. Się wybiłem, to jestem. Dzień dobry, widzowie, 7 lat później. Czy masz w planach założyć jakiś własny serwer? No może, widzowie, w ogóle jeżeli chodzi o te pytania, to możliwe, że będę miał swój serwer w Minecraft. No, będzie działany i może dla was zrobimy taki serwer w Minecraft, więc może będzie, prawie aktualne pytanie, no.
Nie chcę zrobić jakiś własny serwer na 3000 subów, ale jeszcze nie mam pojęcia, w jakim stylu on ma być, czy Skywars jakiś, czy z widzami serwer, no nie wiem jeszcze, zobaczymy jeszcze. Julia pyta, co byś zrobił, gdyby do ciebie do domu przyszła Wicka? Jakby przyszła do mnie Wicka? Kolacja? To pewnie bym miała 12 lat. Ale nie ma... No dobra, jakbym miała 12 lat, to bym zagrał z nią w Minecraft. Znaczy, jakbym przyszła Wicka do domu, to bym mi powiedział, że nie może tu być, bo to jest teren prywatny. Ale jeżeli bym ja zaprosił i by się nie wprosiła, no to bym grał z nią na przykład Minecrafta, pokazał jej miasto, cokolwiek. Była taka banda widzek, to bym, nie wiem, tu nie otwierałbym. Znaczy, no może tam bym podszedł, czy coś. A jak było je na przykład jedna Wicka, to nie wiem, mogę na przykład nagrać odcinek, czy co. Czy lubisz Minecrafta? Świetne pytanie. Tak, lubię Minecrafta. Ja jestem, nie wiem, po co ja biorę takie pytania, tam będzie tak, lubię Minecrafta, bo jakbym nie lubił, to bym nie nagrywał. 100% będzie taka odpowiedź. Jak go nagrywam, to chyba muszę lubić Minecrafta, nie? Ile masz lat? Teraz mam, widzowie, lat 21, w grudniu 22. No i widzowie, już 22 lata na karku, już trochę jest, no i co? Co mogę robić? Działam, prężę, ale czuję się dalej jak dziecko po prostu, to nic nie zmienia. Mam lat 15. Co? Nie jestem tak jakby gay. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Jego, nie jestem niestety tak jakby gejem. No homo, my friend. Ej, ja za mnie rozkręci mnie zaraz. O, ale ból. O Boże, nie mogę tego słuchać. Ja myślałem, że to już tam nie będzie takich rzeczy, ale... Dobra, dawaj dalej. Ile zarabiasz na YouTube? Ile zarabiasz na YouTube? Pewnie tam nic. No nie mogę wam powiedzieć, że dokładnie zarabiam na YouTube. Jest to... ogrom i tyle, nic więcej. Po co mówić? Na YouTubie tak praktycznie nic, bo nie mam po prostu... Mam włączone zarabianie, ale na razie na nic to nie idzie. Nie mam podanego konta ani nic. Także na razie zarobki to mam zbytnio gdzieś, ale to mniejsza o to. Czy masz jakieś swoje marzenie, które chciałbyś spełnić? Marzenia? No to tą płytę wydać na przykład. To jest marzenie takie... Uwielbiam muzykę, nie jestem jakimś, nie wiadomo... No nie jestem muzykiem, ale... Takie marzenie to jest, no wydać płytę, to będzie zarąbiste i sobie przeżycie, że może koncerty będą, tego jeszcze nie wiem, to jeszcze będziecie dawać znać. Ale może właśnie koncert by był, albo cokolwiek, no widzowie, na przykład to. Tak teraz wam z buta nie powiem, ale dajmy, że to. No oczywiście być większym youtuberem już, żeby mieć więcej widzów oczywiście. A jakby się nie udało na YouTubie, to na przykład być piłkarzem, a jak nie, to na przykład przyjąć firmę po tacie. Ile czasu siedzisz na YouTubie? Cały dzień. Na YouTubie siedzę około czasu, tak choćby oglądając item, no to może już być te 5 lat, a nagrywając to jakieś 2,5 roku, 3 lata może, no coś tak. Czy twoja rodzina wie, że nagrywasz? Tak, cała moja rodzina wie, że nagrywam i wspiera mnie. Miłość. No wie, że nagrywam oczywiście, nawet oglądali jakieś tam Q&A, challenge, coś takiego, ale gry nie oglądają, także jest dobrze, no. Trochę tak dziwnie, że rodzice oglądają moje odcinki, no ale już mniejsza. Dlaczego nie nagrywasz vlogów? Nagrywam vlogi, ale bardzo rzadko z tego powodu, że vlogi są bardziej czasochłonne. Ja mam 3 kanały, mam 2 kanały gamingowe, na te 2 kanały nagrywam dziennie, na drugi kanał nagrywam i tak praktycznie co 2 dni. Jeżeli miałbym robić vlogi, to bym po prostu nie wyrobił z 3 kanałami. Mam nadzieję, że to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Dlaczego nagrywam tak mało vlogów? Bo po prostu wolę nagrywać gry na przykład. Mój content jest głównie z gier, z Minecrafta oczywiście. To już były wszystkie pytania. Dzięki za oglądanie. Widzowie, koniec odcinka. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał. Wpadajcie na trailer, godzina 20:00 jutro. Tyle. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli ktoś obejrzał, pisać w komentarzu. A ja się z wami żegnam i idę sobie do domu. Jo.